Nie, nie czekajcie. Macie coś, co tworzycie. Zróbcie to, pokażcie to ludziom. Będzie krytyka, to wam tylko pomoże. Także nie zastanawiajcie się, próbujcie, walczcie o swoje. Cześć! Witam Was serdecznie w nowej serii odcinków. Serii odcinków, którym planowałem już bardzo, bardzo dawno temu, lecz do tej pory brakowało czasu na ich realizację. Właśnie z tej okazji jestem dzisiaj u wspaniałego człowieka, mojego wyjątkowego gościa, a raczej ja goszczę u niego w domu jego rodzinnym. Ale wracając do samego początku, seria, w której chcę Wam pokazać pracę ludzi związanych z muzyką, związanych z branżą, którzy dochodzą do swojego sukcesu krok po kroku, ciężką pracą swoich własnych rąk, żebyście nie myśleli, że to, co pokazują największe mainstreamowe media i telewizja, to jest taka piękna, kolorowa tęcza. To jest ciężka praca rąk takich ludzi jak ja, czy chociażby właśnie Patryk Ryś, o pseudonimie artystycznym. Ricky, cześć no, wszystkim. No właśnie, powiedz mi, Ricky, skąd pomysł na nazwę? Bo jest niecodzienna i nietuzinkowa. No, ludzie zwracają uwagę na Ricky i od razu słyszę teksty Ricky Martin, Ricky, a po prostu Ricky pochodzi od Patryk, Rick, Ricky, coś w ten deseń lub do nazwiska Ryś, jako Rysiu, Ryszard, Ricky. Także czy Ricky, czy Patryki, to jest wszystko z jednego pochodzi. Czyli fajna ciekawostka i ciekawe połączenie. Zabawa słów. Dla Patryka przygotowaliśmy dzisiaj kilka fajnych pytań, nawet kilkanaście. Postaramy się oczywiście Was nie zanudzić. Będzie to mocno merytoryczne, mocno wartościowe, treściwe. Dzisiaj mnóstwo podpowiedzi od fajnego, doświadczonego człowieka, który co dzień zajmuje się, a no właśnie, zdradzał, nie będę, wszystko nam Ricky powie. Mamy pytania przygotowane przeze mnie i mamy pytania przygotowane również przez Was, przez oglądających czy też słuchaczy Akademii Keyboardu, bo te odcinki, które nagrywam, są właśnie robione dla Was. Bez Was Akademia Keyboardu by po prostu nie istniała i z tego miejsca ogromnie Wam dziękuję, a serdecznie i szczególnie koledze Łukaszowi za to, że przygotował dla Rickiego kilka pytań. No właśnie, Ricky, będzie ciekawie. Pytanie od widzów na dzień dobry, na ostrzał. Twój pierwszy klawisz, na którym uczyłeś się gry, to? To pytanie jest trochę mocniej zbudowane, bo to jest jeszcze od jakiego instrumentu zaczynałeś przygodę z muzyką ogólnie? Czy to były klawisze, czy to był może jakiś inny instrument? Wiesz co, ogólnie pasja do muzyki się zaczęła od ogólnie instrumentów, jakie widziałem na swojej drodze. Także tam zaczęło się od jakiegoś tamburyno, cymbałki. I po tym, jak rodzice zauważyli, że ciągnie mnie do tych instrumentów, to zapisali mnie do szkoły muzycznej, gdzie zacząłem naukę na keyboard. I tym pierwszym keyboardem był, a raczej jest, bo mam go nadal, Casio. To jest chyba seria CT, z tego co pamiętam. Mam go nadal, działa perfekcyjnie, także to jest instrument, do którego mam wielki sentyment. Czasem sobie na nim pogram, także od tego się zaczęło keyboard. Wielu słuchaczy właśnie Akademii Keyboardu w swojej historii zaczynał właśnie od Casio. Wiem, bo często produkujemy i piszemy fajne posty, gdzie ludzie się angażują i pokazują swoje właśnie pierwsze instrumenty i często wielu z Was, z wielu z nas zaczynało od Casio. No ja akurat zaczynałem od Yamahy PSR410, która była u mnie w domu. Jak dobrze pamiętasz cały model. Tak, no wiesz co, miałem nie za dużo keyboardów, nigdy jakoś się tak nie powodziło, żeby żonglować instrumentami, ale swoje pierwsze pamiętam doskonale. Dobra, pytanie numer dwa, Ricky, do Ciebie. Czy pamiętasz swoją najgorszą inwestycję? Coś, co kupiłeś, a po chwili wiedziałeś, że wyrzuciłeś pieniądze w błoto? Co to było? To jest bolesne pytanie, bo muszę wracać wspomnieniami do tego ciężkiego czasu. Taką inwestycją to raczej nie było nic fizycznego, ale też bardzo lubię inwestować we wtyczki VST. To jest coś, na czym opiera się praca w programie DAW. I może to też nie jest produkt, którego żałuję, ale zaraz po zakupie tego produktu, dosłownie tydzień później, była taka promocja, że było tańsze o około 90% niż to, co zapłaciłem za to. Także po prostu no taki ból, że coś przeszło koło nosa. Czyli taka po prostu chora polityka firmy. No niestety, tak. No powiem Ci, że Ci przerwę. W dzisiejszych czasach niestety spotykamy to na co dzień, bo też sporo sklepów muzycznych, czy nawet
jeden pewny znany sklep, który teraz przeżywa nowe otwarcie. Dwa dni wcześniej podnosi ceny po to, żeby dwa dni później zaprosić ludzi na wielkie otwarcie i mega nocne wyprzedaże, tak. Które kupujesz drożej niż w cenie regularnej. No niestety tak to jest. Ja też się w życiu na to nabrałem. Dobra, pytanie kolejne. Sprzęt, którego nigdy nie sprzedasz i nigdy nie wymienisz. Chyba, że na ten sam model. Chyba, że na ten sam model. Jak się zepsuje. Oby się nie zepsuł. No właśnie. Seria produktów, z których jestem bardzo zadowolony, których używam w studio, to są mikrofony studyjne z firmy Blue. I zacząłem od mikrofonu na USB, który nie wymaga interfejsu, który podłączasz tylko bezpośrednio pod komputer i naprawdę w super jakości można nagrać wokal. Także to jest mikrofon taki z pierwszych poważniejszych inwestycji, jakie poczyniłem, który mam nadal i służy mi jako taki mobilny mikrofon, żeby gdzieś tam nagrać coś w trasie, czy jakiś tam pomysł. No i idąc dalej przez to Blue, też kolejny mikrofon z tej stajni, który służy jako mój główny mikrofon, także nie planuję go wymieniać, bo jest rewelacyjny. No i fajowo, czyli mamy odpowiedzi tak naprawdę nawet na dwa pytania, bo tutaj było jeszcze pytanko, czy masz jakiś preferowany mikrofon na występy wokalne? Nie dodałem tego, ale to bardzo fajnie, bo rozwija nam się wątek. No dobra, to co do wokalu, to raczej na scenie używa się mikrofonów o trochę innej budowie, to są mikrofony dynamiczne, które łapią dużo mniej szczegółów niż mikrofony studyjne. Czyli tak jak używamy teraz. Tak jak podpowiedź teraz. Dla oglądających, tak. Możemy sobie pokrzyczeć do tego mikrofonu. Można tutaj gotować w kuchni na dole i tego nie będzie sobie... Pranko robić obok, wszystko. Tak, wszystko. Dokładnie. Co do preferowanego modelu, to raczej takiego nie mam. Jednak po prostu specyfikacja mikrofonu. To jest coś, co trzeba wspomnieć, że dynamika musi być na scenie. I to raczej jestem zwykle podczas występu, taki mikrofon jest mi przekazany przez organizatora imprezy. A powiedz, czy wiesz wcześniej, do czego będziesz śpiewał, czy to jest taka wielka niewiadoma, że wjeżdżasz na scenę i po prostu dostajesz mikrofon i widzisz go pierwszy raz, bo wiesz, ja wiem, że wielkie gwiazdy mają rider, czyli wiesz, listę dokładnie, sprzętu, dokładnie, który musisz spełnić i jak go nie spełnisz jako realizator dźwięku, czy jako producent koncertu, to nie kota w worku. Dokładnie. To po pierwsze, no nie zaprosisz gwiazdy, bo menadżer gwiazdy się nie zgodzi, a druga kwestia taka, że no może w trakcie imprezy wyjść coś nieoczekiwanego, czego się gwiazda nie spodziewała, po brzmieniu na przykład danego mikrofonu. I właśnie pytanie do ciebie, jak to u ciebie wygląda? Czy wiesz wcześniej, jaki mikrofon dostaniesz, czy zdarzało się, że będzie dobrze, Ricky, będzie dobrze, będzie tylko dobrze. Wyjdź, zaśpiewaj. Tak, wyjdź, poszywam, damy radę, będzie dobrze. Ludzie będą mieli piwo i będzie okej, okay, nie? No właśnie. Wszystko zależy od typu imprezy, bo rider to jest coś, co jest najczęściej wymagane przy imprezach większych. I taki rider ma sporządzony, to też pilnuje zawsze menadżer, żeby to było dopięte na ostatni guzik. I tam raczej uwzględnia się informacje mikrofon klasy nie gorszej niż. I wtedy podajesz model, który po prostu nie powinien zejść poniżej specyfikacji tego mikrofonu. Ale oczywiście grając gdzieś w jakiejś małej miejscowości na festynie dożynkowym, nie będziemy wymagać nie wiadomo jakiego instrumentu, jakiegoś mikrofonu, więc po prostu, no, żeby to było coś względnego, do czego da się zaśpiewać. Po prostu, okej, okay. Rozumiem. Dobra, powiedz mi, jak już jesteśmy przy muzyce, czy pamiętasz swoją pierwszą kupioną płytę lub kasetę zespołu Disco Polo, którą mógłbyś słuchać bez końca? Tak, czy ja pamiętam taką płytę? Wiesz co, ja ogólnie nie dokonywałem zakupów płyt disco-polowych, nie kupowałem takich płyt raczej. Mimo to taka płyta trafiła w moje ręce, ponieważ kupując samochód, okazało się, że poprzedni właściciel zostawił świetną składankę disco-polo w samochodzie, także zakup pośredni. Lubiłem słuchać tej płyty, była ze mną długo. No i kasety, no to raczej czasy tam... Na bazarku gdzieś, jak się dostało składanki disco-polowe, to jeszcze czasy kaset jak najbardziej. Ale czy pamiętam, co to było? Nie pamiętam dokładnie, jaki wykonawca, ale ta płyta, składanka, o której wspomniałem, to każdy jeden utwór pamiętam z tego. Ja powiem ci tak już gwoli tego pytania, też powiem, my kiedyś chodziliśmy z moim tatą do Ścinawy, bo moje rodzinne miasto, tam na rynku były dwa sklepy, w których można było kupić kasety. I słuchaj,
było tak, że przychodziła tam emerytura, tatycze wypłata i jedną kasetę w miesiącu mogliśmy sobie kupić. I te kasety, pamiętam, były tak poukładane, bo to wiesz, pierwsza okładka, z tyłu był spis treści, a z przodu była okładka. I one tak za taką szklaną zawsze ladą stały obok siebie i zawsze jakąś w tygodniu czy w miesiącu jedną musieliśmy sobie wyrwać. To coś w stylu takiej subskrypcji na Spotify w tamtych czasach. To tak, dokładnie tak to wyglądało, byłem stałym klientem. Dobra, tutaj pytanie nietuzinkowe, ale chyba będziesz wiedzieć, o co chodzi. Powiedz mi, czy rozumiesz tutaj pytanie dalej od kolegi Łukasza, dzięki. Łukasz dużo rzeczy chce się dowiedzieć, bardzo chętnie odpowiem. Tak, bardzo fajny, wnikliwy i uzdolniony chłopak klawiszowiec zresztą też. Pozdrawiamy. Na czym polega fenomen zenomanii? Zenon, legenda polskiej muzyki disco polo. Wydaje mi się, że ten fenomen to jest to, że Zenon jest na scenie już od grubo ponad 25 lat, jeśli nie 30. Tak, no 25-lecie chyba było Zenona ostatnio na scenie. Taka to gruba impreza w telewizji. Tak, to jest święto przecież narodowe oczywiście. Tak. Miesięcznica będzie. Rzesze fanów zgromadził sobie poprzez te lata występowania, a oprócz tego takim wielkim boostem, takim wielkim przyspieszeniem jeszcze rozpoznawalności było to, jak piłkarze podchwycili piosenkę Przez Twoje Oczy Zielone, co ruszyło w tym pięknym czasie, gdzie polska drużyna reprezentacja zdobywała tak fajne wyniki. Wszyscy w tej fali euforii podchwycili piosenkę i tak się zaczęło. I poszło. W szatni śpiewali. Poszło. Dokładnie tak. I to już było i tak po premierze piosenki, która już się całkiem fajnie promowała. Tak, więc tak. Tutaj taki podwójny boost i rakieta poszła. Dobra, pytanie w kwestii koncertów. Budzisz się rano, zamykasz oczy, w głowie myśli o wieczornym koncercie, a tu żyleta w gardle, czyli chodzi o to, że po prostu chyba odbiera ci głos, w gardle zaschło. No i co tu robić? Czy się zakopać pod ziemię, czy uciekać, czy powiedzieć, że... Wiesz, co z tą żyletą? To jest raczej coś na początku kariery, co oczywiście się trafiało. Trzeba powiedzieć o tremie, o stresie jak najbardziej. Ale co robić? Ja wyznaję zasadę i czego nauczyli mnie rodzice, zawsze mama powtarzała mi, do odważnych świat należy. I zgodnie z tym motto starałem się zawsze w jakiś sposób iść do przodu i próbować pokonać stres. Także przy takiej pobudce, wiedząc, że czekam jakiś duży koncert, nie myśl o tym, nie dopuszczaj do siebie takiej myśli, że nie, coś się może nie udać, będzie dobrze. Mamy tutaj kotka twojego, który przyszedł nam wśród kamer. Chyba odpoczywał na zapleczu, ale sympatyczny, pewnie nam przeszkadzał, nie będzie. Dodam tylko, że kot się nazywa Rika, bo jest to kotka Rika. Która należy do Rikiego. No, kotka Rika należy do Rikiego, fajnie, a wesoło. No, Rika jestem, bardzo fajnie. Rikę żegnamy, co by nam zainteresowała się telefonem, co by nam nie poskakała po telefonach i kamerach. Stanęliśmy na pytaniu o tej żylecie. Tak, o stresie. Żylecie w gardle, o stresie. Woda, polecam wodę. Tak, woda, okej. Okay. To jest numer jeden. A powiedz mi, tutaj może cięższe będzie pytanie, ja dodam od siebie, bo żyleta to jest stres, ale to może być tak, że po prostu złapiecie zapalenie gardła, jakieś bakterie, grypa, choroba. I teraz tak. Chrypa. Nie? Chrypa. Ja zaraz powiem, co ja bym zrobił. Zobaczymy, czy się zgadzamy. Ciekawe, co ty byś zrobił. Po prostu wiesz, że masz koncert. Wielka trasa, ważne wydarzenie w twoim życiu, może najważniejsze. Co byś zrobił? Czy schowałbyś się pod ziemię, czy byś pojechał, powiedział, jak jest do mikrofonu, puścił może jakiś playback, nagranie. No wiemy, że w tej branży to się używa, to jest nieuniknione. Jasne. Co byś zrobił, jakbyś się zachował? Jako gwiazda, Wydaje mi się, że musiałbym być naprawdę w stanie agonalnym, żeby nie pojechać się pokazać i nie powiedzieć, jak wygląda sytuacja. Więc jestem zdania, że raczej powiedzieć, no sorry, nie dam rady, ale pojechałbym mimo wszystko i właśnie tak jak mówisz, czy posiłkując się jakimś playbackiem, półplaybackiem, nawet wspomnieć, chyba że nie byłoby tragedii i do tych paru godzin przed koncertem dałbyś radę doprowadzić się jakimiś tam pastylkami do tego, żeby pozbyć się tej chrypy, nie? No to myślę, że walczyć z tym jak najbardziej. Do ostatniego momentu, aż widzisz, że nie dasz rady, to po prostu mówisz, że no sorry.
No właśnie, pytanie, czy testowałeś jakieś metody, pastylki, żółtka, jajek, czy może jakieś płukanie gardła solą, sodą, czy czymkolwiek tam można wyczytać, czy cokolwiek z tego próbowałeś, czy coś z tego działa, coś możesz zarekomendować ludziom, którzy często, no wiemy, akademiki boardu oglądają, jak to mówię, szarzy, zwykli hałturnicy, którzy jedyne 10-12 godzin śpiewają w sobotę i potem pewnie z 6 w niedzielę. No jak później to właśnie mają głos taki, jaki mają, nie? Bo tak, to swoje robią. Tak, tak. No to teraz audycja zawierała lokowanie produktu, tak? Dodamy na początku. Próbowałem różnych środków i reklamowany dosyć gęsto Vocaler. Używałem tego raz, ale to chrypa nie była jakaś taka poważna i wydaje mi się, że była jakaś tam lekka poprawa, że tak nie drapało w to gardło. Także to jest chyba ta zauważalna różnica. Żółtko jak najbardziej i to działa. To moim zdaniem działa. A sól to coś, czego nawet używałbym nie tylko przed śpiewaniem, tylko cokolwiek dzieje się z gardłem. Także płukanka solą to jest coś, co działa cuda. Rozumiem. No i fajnie. Dobra. Jak już byliśmy na koncercie, to trochę może do studia wrócimy. Czy chciałbyś w najbliższym czasie wyposażyć swoje studio w jakiś klawisz? No, o te klawisze pytam, no bo wszakże Akademia Keyboardu no, zaczęła się od mojej miłości do klawiszy, głównie do keyboardów, chociaż też zaczynałem od pianina, kiedy nogami do ziemi nie dosięgałem, ale o tym będzie już niedługo, kiedy Jerzy pokaże swoje kompromitujące materiały, jak to zaczynał swoją karierę, a właśnie po to, żeby pokazać wam, że da się do jakiegoś tam może fajnego, może niefajnego jeszcze poziomu dojść, ale tylko ciężką pracą. Wracając do pytania, czy jest coś, co chciałbyś kupić? Czy coś chodzi ci po głowie, na co może, nie wiem, zbierasz kasę, a może na co chorujesz? Tak jak ja kiedyś za łebka oglądałem prezentację Michaela Vonkena, Tyrosa 1, 2, 3, 4, gdzie grałem na instrumentach, na które miałem pieniądze, a na Tyrosa to musiałbym pracować na tych truskawkach chyba z 7 lat, żeby uzbierać chociaż na pół klawiatury. No więc czy jest coś takiego? Po prostu. Bardzo choruję na wspomniane wtyczki. To jest coś, czego nie widzisz gołym okiem, bo to jest niedoposażenie studio. To jest coś, co instalujesz na komputerze, wzbogacając bibliotekę brzmień. I to jest coś, czego naprawdę nie mogę się wyrzec. Ciężko mi się oprzeć, widząc jakieś nowości, jakieś ciekawe dźwięki. No, kosztują spore pieniądze, ale no, nie potrafię się opanować. W to jak najbardziej chętnie inwestuję. Z tym, że to popłaca tym, że naprawdę wzbogacasz swoją bibliotekę brzmień. Poza tym wszystko, co jakkolwiek może uświetnić proces produkcji muzyki, staram się tego nie... No, nie wzbraniam się przed tym. No dobra, jak już wiemy, wtyczki VST to nie jest samodzielny instrument. Do wtyczki VST, żeby sobie fajnie pograć, no przydałaby się taka biało-czarna klawiatura. Dobra. Czy jesteś w stanie powiedzieć, jaka jest twoja ulubiona albo może czego używasz na co dzień? Na czym pracowałeś może kiedyś? Może jakieś porównanie? Moją pierwszą klawiaturą MIDI sterującą do obsługi wtyczki VST, żeby na tym pograć, była klawiatura 49-klawiszowa od Samson Graphit 49S, którą miałem naprawdę długo, bo była to moja pierwsza klawiatura, którą kupiłem powystawową, czyli nie była to nowa sztuka. W zestawie przyszła z super programami od Native Instruments, to jest też właśnie producent wtyczek. I jej używałem bardzo dużo, którą jeszcze sprzedałem ją w zeszłym miesiącu, ponieważ dokonałem nowego zakupu i tą nową klawiaturą, którą teraz mam w studio, jest Arturia Keylab 88 drugiej generacji, najnowszy wypust od Arturii z technologią klawiatury młoteczkową, czyli to uczucie jak gra na pianinie. No jestem zakochany w tej klawiaturze. No tak, zupełnie inny feeling właśnie grania. To jest inna bajka. I można sobie w końcu pobawić się na pianinie, mając tyle oktaw, a nie tylko 4, jak poprzednio. Dobrze. Czy jest jakiś gatunek muzyki, której nie lubisz słuchać? Ogólnie jestem osobą, która słucha wszystkiego. Wiem, że to brzmi bardzo ogólnikowo, ale... Coś, co porwie mnie brzmieniem i rytmem, to chętnie tego wysłucham jako jakieś nowości, może jakieś nowej inspiracji. Jednak nie sięgam chętnie po kolekcję muzyki, chociaż próbowałem się kiedyś przekonać do tej muzyki, ponieważ instrumenty w niej wykorzystywane są bardzo piękne, lubię, ale muzyka jazzowa, do czego zmierzam, to jest coś,
co raczej nie sprawia mi wielkiej przyjemności podczas słuchania. Chyba głównie ze względu na to, że progresje akordów w tej muzyce są bardzo mało przewidywalne i nie mówię, że przewidywalność w muzyce to jest coś super, ale chociaż jakiś lekki schemat to jest coś, co powinno być. To raczej to jest, co się charakteryzuje tę muzyka taneczna i chyba właśnie tego mi brakuje w jazzie. Czyli serduchem stoisz po prostu za mocnymi imprezami, tak? Mocne imprezy to jest to, co kocham i od tego zaczynałem w ogóle. Okej. Okay. A w jazzie to tak naprawdę nigdy nie wiesz, gdzie się znajdziesz w danym momencie, ale to też może być ze strony słuchacza fajnie interesujące, no bo po prostu oczywiście. Zawsze to jakaś niespodzianka od artysty. Muzyka jazzowa ma ogromne grono fanów i rozumiem, że kogoś może fascynować szybkie przejście z akordów molowych po super durowe. Po prostu nie moja rzecz. Rozumiem. Dobra, drążyć tematu nie będziemy. Pytanko takie już naprawdę luzackie, można powiedzieć, bo cała ta seria odcinków ma wyglądać w taki sposób. Wyobraźcie sobie, że teraz się rozluzowaliśmy. Zasiadamy w innej pozycji. Ricky, luźne pytanie. Po koncercie lubisz napić się? 3 kropki, znak zapytania na końcu. Czego lubię się napić po koncercie? Jestem osobą bardzo kawową. Tak wszyscy pewnie, co kawa, liczyli pewnie na jakieś świństewka. Otóż, ale to nie dobry dzień. oczywiście nie odmówię, ale po koncercie lubię napić się kawy, dodaje mi to, może jest to tylko pozorne, ale dodaje mi to energii, także kawę piję bardzo chętnie. No i oczywiście, gdy jestem zaproszony, co się zdarza na przykład po jakichś imprezach, gdzie organizator po udanym koncercie w ramach podzięki zaprasza na coś delikatnego. Delikatnie mówiąc, afterek, tak? Gdybym afterek był afterku. To wtedy no, z grzeczności nie odmówię, oczywiście. Rozumiem, i do następnego koncertu tak się przeciąga. Dobrze. Jak już jesteśmy przy tych koncertach, historia związana z graniem, której nigdy nie zapomnisz. Z graniem, czy też no, po prostu z imprezami, z występami. Czy może jakaś śmieszna, czy może jakaś wpadka, czy może coś po prostu wstrząsającego. To może po jednym przykładzie ze wszystkiego, bo na występach zdarza się naprawdę wiele. To opowiadaj. Historia, której nigdy nie zapomnę. Naprawdę ogromnym przeżyciem było dla mnie wystąpienie na gali disco w Lubinie, gdzie miałem okazję w moim rodzinnym Lubinie wystąpić przed ogromną publicznością, zaprezentować się z moją twórczością jako Ricky, jako chłopak pochodzący z tego miasta, co było jakby zwieńczeniem tej drogi, że jednak tam na dużej scenie, zaczynając od pokoju, od studio w pokoju, zaprezentować muzykę naprawdę szerszemu gronu. Także to jest coś, czego nie zapomnę, wielkie wrażenie, za co serdecznie dziękuję za taką możliwość. Z wpadek. No ciekawe. Wpadki. Zdarzyło się, że dostarczając podkłady muzyczne podczas koncertu, realizator dźwięku był odpowiedzialny również za puszczanie tej piosenki i gdzieś tam nie zrozumieliśmy się gestami, zrozumiał, że ma zmienić utwór, przez co w połowie utworu, który śpiewałem, wyłączył całkiem podkład, zmienił całkowicie chyba piosenkę, czy on to zresetował. I zanim znaleźliśmy ten utwór, przy którym byliśmy, była 10-minutowa cisza. 10-minutowa cisza, no także... ciekawe wtedy, jak angażowałeś swoich fanów. Jak angażowałem fanów, powiedziałem, poczekajmy, poszedłem sobie usiąść obok i pomóc realizatorowi znaleźć ten rozumiem. Utwór. Czyli wziąłeś się za robotę w swoje ręce po prostu, żeby szybciej to wróciło. Tak, żeby ludzie jeszcze nie ostygli do tego. No dokładnie, dokładnie. No czyli nie ma nic gorszego niż rozgrzana do czerwoności publiczność, a tu nagły... Tak, jakby brak prądu, można sobie wyobrazić to samo. No nam się na szczęście w trakcie grania na weselu nigdy nie zdarzyło. A nie, przepraszam, zdarzyło nam się raz w Lubinie, nie powiem gdzie, ale graliśmy sobie, pamiętam do dzisiaj utwór Agnieszka, już dawno tutaj nie mieszka, Klaudia, wokalistka zespołu Oasis, wchodzi z najlepszą frazą, a tu nagle czarność. Ale to na szczęście nie była czarność tylko na scenie, ale czarność wszędzie. Okazało się, że główne zabezpieczenie na sali wywaliło. No tak to jest, a kuchnia, wiesz, 3 warniki na wodę gdzieś na sali, potem krokiety grzejemy, zespół przyjechał z nagłośnieniem, a tu po co wam tyle świateł? No i tak to potem wszystko wygląda. No ale to już są realia dzisiejszych sal weselnych, o tym
pewnie powstanie inny materiał, ale to już do tego wrócimy. Dobra, a czy jeszcze coś jest, co chciałbyś dodać? Ze śmiesznych sytuacji też było parę, także to można opowiadać. Jak nie ciekawi fani podczas koncertu, którzy robili śmieszne rzeczy, to... Książki można pisać. Można pisać przerwę, książki, tak. Naprawdę. I to jest coś, o czym naprawdę muszę pomyśleć, bo historie, które naprawdę dalej wywołują uśmiech na twarzy. Te największe smaczki zachowamy na tajemnicę. Myślę, że na pewno zaprosimy potem fanów Akademii Keyboardu na twoje media. Pewnie będziesz w przyszłości może realizował jakieś daily vlogi. To bardzo pewnie chętnie. Czym się będziesz dzielił dalej, ale o tym będzie za moment. Dobra, powiedz mi, Ricky, z czego tak najbardziej jesteś najbardziej dumny? I tutaj masz szerokie pole do popisu, bo może być to i osiągnięcie z życia zawodowego, jakiegoś, nie wiem, rodzinnego, materialnego, a może z duchowego, czy też z jakiegoś najlepszego swojego osiągnięcia. Chyba opowiem jeszcze, już pozostając w temacie Rickiego i tego, co się dzieje wokół tego projektu. Naprawdę momentem takim, który sprawił, że duma mnie rozpierała, to podczas występu, wykonując mój pierwszy utwór, jaki skomponowałem pod szyldem Ricky, piosenkę pod tytułem Taka Piękna, podczas wykonywania refrenu naprawdę tłum ludzi równocześnie ze mną śpiewał piosenkę. To było coś, co zdarzyło mi się pierwszy raz i dopiero w tamtym momencie uświadomiłem sobie, jak piękne jest to uczucie. Naprawdę nie świetne. Nie ma nic piękniejszego. Tak, nie ma nic lepszego niż grona zaangażowanych fanów pod sceną, znają twój utwór. I przyszli dla ciebie tak. Też. Właśnie tak. No dobra, a jak już przechodzimy z dumy, to teraz na troszkę bardziej smutne tematy. Powiedz mi, czego najbardziej żałujesz? Jaka jest największa porażka muzyczna, czy też nieudana decyzja, że szedłeś jakąś drogą rok, dwa, trzy, a potem się okazuje, że stary, no nie odnajdujesz się w tym, albo trafiłeś na tak toksycznych ludzi na swojej drodze, że no musiałeś zmienić tory i pojechać inną drogą, ominąć przeszkody. Wiesz co, nie mam jakichś dramatycznych przeżyć, jeśli chodzi o karierę muzyczną, jednak mogę dać naprawdę wskazówki, których będąc ponownie 10 lat wstecz, wyrzekałbym się. A taką wskazówką było zwlekanie z upublicznianiem tego, co tworzyłem. Czekałem, aż to będzie idealne, aż to będzie perfekcyjne. Cały czas to było jeszcze coś do dopracowania. Mówię, jeszcze nie, jeszcze poczekam. Nie, nie czekajcie. Macie coś, co tworzycie, zróbcie to, pokażcie to ludziom, będzie krytyka, to wam tylko pomoże. Także nie zastanawiajcie się, próbujcie, walczcie o swoje. To będzie tylko dla waszego dobra. Właśnie też bardzo fajny tekst wyznaje: zacznij jakoś, a z czasem przyjdzie jakość. To jest bardzo fajne właśnie. Sam zresztą wyznaję tą zasadę, czyli twierdzisz, bierz telefon, śpiewaj, nagrywaj pod prysznicem, potem będziesz mógł sobie chociaż posłuchać i pośmiać się z siebie. Jak zaczynałeś, ja powiem ci sam, trzymam swoje nagrania, pierwsze filmy z wesel mam do dzisiaj dzięki uprzejmości par młodych, dla których graliśmy i właśnie niebawem będę też publikował takie materiały, aby pokazać właśnie szerszemu gronu, że jestem częścią tego, co tworzę, mam do tego dystans, biorę to na klatę, że było, ale to jestem jest dumny... Nas. Tak, jestem dumny z tego, jak wygląda to teraz i w którym miejscu właśnie. To jest część tego... procesu, to jest część nas i po prostu to jest to, co pokazuje, że człowiek ewoluuje, starając się jakoś rozwijając. Dokładnie, a jakbyś nie wziął kamery, nie zarejestrował, to nie widziałbyś, w jakim miejscu jesteś. I fajne właśnie też, żeby sobie podsumowywać, rejestrować i pokazywać szerszej publiczności, tak, bo jak się nie pokażesz, to nigdy nie wiesz, sam wiesz, na jakimś koncercie ktoś cię zobaczy, gdzieś cię wrzuci, udostępni. No tak jak mówiliśmy za kulisami o tym podkładzie, który zrobiłeś. A tak, tak, tak. Opowiedz, tak. Jestem ciekawy, no. To oprócz tego, że tworzę swoje piosenki, komponuję, jestem też producentem muzycznym, robię piosenki dla ludzi i ostatnio, oczywiście ze względu na całą sytuację, jaka ostatnio nas zastała, miałem troszkę więcej czasu w studio i stworzyłem instrumentalny podkład do muzyki Disco Dance, który udostępniłem na swoim portalu na Facebooku, żeby sobie ludzie pośpiewali, żeby spróbowali swoich sił, jak to jest mieć podkład disco polo, zaśpiewać sobie swój własny tekst na przykład. Ludzie coś tam próbowali, śpiewali sobie,
Aż ten podkład trafił ze względu na Hot 16 Challenge, który ostatnio przejął internety. No tak, dokładnie. Trafił do słynnego youtubera z ogromną rzeszą fanów, subskrybentów. No i tak zauważyłem po komentarzach, że od tego gościa coraz więcej ludzi zostało przekierowanych do Rickiego. No, bardzo dużo podbiło mi to też właśnie ludzi, którzy usłyszeli o Rickiem, ponieważ zrobiłem utwór, który wykorzystał ktoś. No i to jest bardzo fajne, więc naprawdę nie bójcie się robić i pokazywać światu, bo właśnie Ricky może pił swój ulubiony napój z afterka. Wtedy mu wpadła fajna myśl, żeby nagrać właśnie taki podkład i pokazać go światu, i tak to się właśnie zaczęło. Spontaniczny pomysł, spróbowałem i tylko mogę wam to polecić. Jak macie jakąś myśl, jakiś pomysł, czemu nie spróbować? Tak właśnie powiem ci, pierwszy odcinek na poważnie, jaki powstał na Akademii Keyboardu, to był odcinek o tym, jak przygotować swój repertuar. Wyobraź sobie, że ja wstałem, to była jakaś ciężka noc do spania, dlatego że mój mózg mocno myślał, moje ciało spało, ale mój mózg myślał. Wyobraź sobie, że obudziłem się o 6 rano z myślą, że ja idę do studia, nagrywam film i wiedziałem, co będę nagrywał, gdzie na 8 rano szedłem do pracy. Więc taki, wiesz, zaspany, umyłem oczy, wypiłem szybko kawę, ubrałem koszulkę, jeszcze wtedy nie miałem koszulek Akademii Keyboardu, miałem Canona D700, gdzieś tam z gorszą jakością filmów niż teraz, i nagrałem ten odcinek. I ten odcinek dzisiaj ma tam kilka czy kilkanaście tysięcy wyświetleń. Więc widać, że jest przydatny, bo też całkiem fajne oceny zbiera. I też zawsze gdzieś znajdzie się ta krytyka, to jest normalne, ale gdybym wtedy tego odcinka nie zrobił pierwszego i nie zobaczył, jak on się fajnie sprzedaje, to być może nie miałbym, wiesz, tego angażu i chęci do zrobienia kolejnego, kolejnego, kolejnego. I tak to właśnie się zaczęło, i nie? To, o czym mówisz, totalnie nie zaskoczyło mnie, mokreśny, ponieważ sam wiesz po sobie na pewno, zasypiając, ile masz pomysłów w głowie. Co się dzieje? Jak często może być, że za dnia nie masz żadnego pomysłu, żadnej inspiracji, idziesz spać, a nagle w głowie wybucha od pomysłów, nie? Dokładnie. I też pomyśl sobie taką trochę smutną część tego, ile pomysłów poszło się przez to, że idziesz spać akurat w tym, a nie innym czasie. Staram się też, jak mam jakiś na przykład pomysł, jakiś zarys piosenki i idę spać, słyszę tą piosenkę w głowie, nagrać sobie audio notatkę, żeby nie zapomnieć. Tak, bardzo, bardzo fajna właśnie sprawa, żeby sobie zanucić tą linię melodyczną, którą czasem zapomnisz przez noc. Rano tego pomysłu nie będzie, ale to jest to, co mówisz, miałeś okazję wstać i nagrać, także zrobiłeś to jeszcze lepiej, bo od razu się za to zabrałeś, także no, sam wiesz. Najważniejsze jest, żebyś po prostu czuł, że jesteś na to gotowy i tyle. I reszta myślę, że popłyniesz na freestyle, tak jak my tutaj z tym wywiadem. Dobra, powiedz mi... Na pytanie w sumie odpowiedziałeś, jakie masz rady dla osób chcących zaistnieć w branży muzycznej, no bo właśnie w sumie fajną odpowiedzią było to, żeby nie bać się pokazywać. Nie zwlekać. Nie czekajcie, aż będzie lepiej, tak jak Jerzy wspomniał, trzeba zacząć jakoś, przyjdzie jakoś. To jest naprawdę też świetnie powiedziane, bo trzeba od czegoś zacząć. Próbujcie, pokazujcie, ludzie wam dadzą wskazówki. To, że usłyszycie jakąś negatywną opinię, no i co? No ale wy próbujecie, czy ta osoba próbuje? No dokładnie. Z reguły ci, co komentują, to nic nie robią, tylko doceniają siebie trollowaniem innych w internecie. No tak działa. Niestety. Hejt często krzywdzący, bezpodstawny, ale o tym też już napisano wiele, wiele książek i wiele odcinków nagrano. Także jeśli wspominasz o wskazówkach i mimo, że powiedzieliśmy o tym, żeby próbować, to mógłbym udzielić paru wskazówek takich dla osoby, która chce zacząć muzycznie jakoś siebie wyrażać. A taką podstawową radą będzie to, żeby zbierać materiał, żeby mieć coś do zaoferowania, bo wydaje mi się, że czasy, gdzie ktoś jest zauważony gdzieś, nie wiem, na jakimś karaoke zaśpiewał ładnie i nagle wytwórnia, wow, ale masz głos, super do nas, to się chyba skończyło. Teraz musisz po prostu trafić do odbiorców z czymś, co ty masz do zaoferowania. I zresztą, żeby nie zaczynać na niczym, że ty zaczynasz, wchodząc w branżę muzyczną, masz coś od siebie i to mi się wydaje, że to jest rada. Dokładnie, ten dany numer gdzieś się tam akurat wstrzeli, tak. A jest kilka takich historii na rynku, jak chociażby ona by tak chciała, którą wszyscy znają, wszyscy śpiewają. Jeden utwór, który pozamiatał przez Polskę. Pozamiatał rynek, w każdą falę radiową praktycznie przejął i gdzieś tam promuje się to wszystko dalej. No dobra, powiedz mi,
jak już jesteśmy przy tych piosenkach i tych nagrywaniu materiałów, ile ty w sumie piosenek nagrałeś? Możesz powiedzieć o takich, które mają oficjalne wydanie przez ciebie czy przez jakąś wytwórnię, ale powiedz mi może ile tak masz takich projektów w folderze takim, że kiedyś dokończę, bo tego nie, pewnie nie, jest... Nie, nie, chcę, nie chcesz tego wiedzieć. Pewnie to tego jest dużo, to jest nie? coś, czego raczej mogę się wstydzić, bo taki folder zawiera plików, żeby nie skłamać. To są setki. To są setki. Ja mam pomysłów na melodię, na jakiś tam zarys piosenki, mam tego co chwilę. I to jest też wewnętrzna walka, żeby skończyć projekt, nad którym aktualnie pracuję i pójść do czego innego dopiero pracować. Także to organizacja czasu pracy, ale no tego są setki. No to jest też dobra metoda, żeby właśnie nie rozdrabniać się na 15 różnych tak. tematów, tylko siąść nad jednym, skończyć i iść do następnego. Taka metoda też delegowania zadań też mi się całkiem sprawdza, chociaż przy tylu rzeczach, ile obecnie realizuję, to może być całkiem ciężkie. Jak już jesteśmy przy nagrywaniu, bo chyba nie pytałem, na jakim programie DAW pracujesz, bo dużo użytkowników pyta o środowisko, o program jakiś... informacji ze szkolenia. Co prawda ja na DAWie to rejestruję co najwyżej filmiki na Akademii Keyboardu, bo wielokroć próbowałem zajmować się produkcją muzyki, to nigdy mi to nie wychodziło. Chyba jestem bardziej stworzony do odtwarzania i grania, naśladowania innych, ale też jakieś swoje flow lubię rzucić. Jasne. Powiedz mi, czy masz jakiś ulubiony program, nad którym pracujesz i dlaczego właśnie ten, a nie inny, i czy miałeś jakieś próby podejść do innych programów? To zaczynając od tego, jaki program, żeby tutaj całą zagadkę rozwiać. Program DAW, w którym pracuję, to FL Studio. Jeszcze zaczynając nazywało się Fruity Loops. Dokładnie, pamiętam. A dlaczego? A dlatego, że jak byłem w gimnazjum, dostałem ten program na płycie od kolegi, ponieważ już tam wykazywałem jakieś tam umiejętności łączenia piosenek ze sobą, ale jeszcze nie wiedziałem, jak się odbywa w ogóle produkcja. Ale postanowiliśmy, że ja będę robił bity hip-hopowe, a kolega będzie rapował. No i tak trafiłem na ten program, zagłębiłem się w niego i po paru miesiącach jakieś tam pierwsze produkcje, które miały ręce i nogi, powstawały. I tak to się zaczęło. Także zaczynając od 6. edycji Fruity Loops, to była 6., jestem teraz na 20., na ostatniej, najaktualniejszej. A w międzyczasie próbowałem też innych... W Ableton się trochę bawiłem, ale jakoś ten Fruity Loops, czyli teraz FL Studio, ujął mnie od początku. Może to jest jakaś moja wygoda, że po prostu tak już opanowałem ten program, że flow najlepsze mam właśnie w tym programie. Tak, właśnie. To bardzo fajnie. Zresztą też kiedyś miałem styczność z Fruity Loopem. No i dobra. Przepraszam bardzo, FL Studio teraz. Przepraszam, tak. Wiesz, no ja może inaczej pamiętam, bo ja kojarzę wersję 4. FL Fruity Loops. To była truskaweczka taka. Tak, tak, poziomka. A jeszcze wcześniej był taki program, on był w CD Action. Słuchaj, to taka gazeta, nie wiem, czy pamiętasz, gazeta komputerowa, tam były gierki, pamiętam. Zawsze dema, albo pełną wersję się czekało, nie trzeba było kupować, gry były strasznie drogie, niedostępne, pamiętam. Kupowało się CD Action, prenumeraty nawet na cały rok i tam był swego czasu program, który nazywał się Magic Music Maker 2000. No pewnie, oczywiście. Takie kolorowe klocki się składało, gotowe, wykładałeś i składałeś, wiesz, jak puzzle po prostu, nie było jakiegoś tam super pianorola, jak masz, wiesz, w FL-u, tylko składały się proste klocki, gotowe frazy, gotowe sample. Gotowe, ale mogłeś to aranżować na tak, mogłeś to aranżować, tam zmieniać tonację, skracać, przedłużać i od tego bawiłem się, zaczynałem nawet na kasety kiedyś się nagrywało. To były czasy. Czyli też się bawiłeś produkcją muzyki, ale właśnie na czymś, na podobnej zasadzie, co w sumie też nie jest produkcją muzyki, ale takim rearanżowaniem klocków jest EJ. Może słyszeli ludzie o tym. Też jest seria w różnych stylach muzycznych. Jest EJ hip-hop, EJ techno i tak dalej. Tym też się bawiłem, zanim zacząłem produkować muzykę. Zanim się dowiedziałem, co to są syntezatory, co to są wtyczki i tak dalej, to powoli dochodziłem tak, do tego. Tak, jakie wtyczki, jak w komputerze Pentium 2400, nie? Dobrze. Powiedz mi, jak już przy nagrywaniu i przy tych piosenkach jesteśmy, twój największy hit. Mój największy hit. Który nagrałeś. Który nagrałem. Tak. Muszę stwierdzić, że piosenka, z którą zacząłem, jako Ricky, moja pierwsza wypuszczona piosenka, taka piękna, odniosła największy sukces i jest najbardziej rozpoznawalnym moim utworem, jak do tej pory. I to jest właśnie utwór, który wspomniałem, że był śpiewany podczas imprezy. Także póki co jest to utwór nie do pobicia, jeśli chodzi o rozpoznawalność jakiegoś mojego utworu. Chociaż też mam piosenkę, która
Wyświetleniami chyba nawet pobiła taką piękną, jest to piosenka najpiękniejsza, tak pozostając w temacie pięknej. Część druga. Tak, część druga. Też spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Jest spokojniejsza od taka piękna, bardziej romantiko, ale też bardzo ludziom podeszła. No i ciekawie, bardzo dobrze. No to przebitkę takiej pięknej zobaczyliście, posłuchaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Powiedz mi, dwa ostatnie pytania przeciągać nie będziemy. Czy twoje najbliższe otoczenie wspiera cię w tym, co robisz? Czy raczej jesteś samotnym żeglarzem i w nowych projektach musisz przestrzec laki sam? Mam to szczęście, że ludzie z najbliższego otoczenia bardzo mnie w tym wspierają. Widzą, że sprawia mi to wielką przyjemność, to co robię i dopingują mi w tym, co robię. Jeszcze jak przyszły pierwsze sukcesy, typu jakieś większe występy, jakieś wywiady, to tym bardziej widać, że to jakoś owocuje. Także mogę liczyć na wsparcie osób najbliższych, za co im bardzo dziękuję. Wiem, że ktoś mi powie, dasz radę i lecimy. No to świetnie, jak już przy tym dawaniu rady jesteśmy, jakie masz największe marzenie, jakie chciałbyś spełnić? I to już będzie ostatnie pytanie. Więcej cię dzisiaj nie będę męczył. To teraz o marzeniach. Największe marzenie. Możesz dwa, no. Dwa? Dobra. Trzy. Ty mi zaraz opowiesz o swoich. Nie, nie. Największym marzeniem jest, wydaje mi się, że mieć w zanadrzu taki utwór, taki hit, który pójdzie przez Polskę, który będzie znał każdy, to jest chyba marzenie każdego artysty i ja należę do grona tych artystów. A poza tym grać, jak najwięcej grać, to jest muzycznie to chyba więcej mi nie trzeba, żeby ludzie cieszyli się muzyką, którą dla nich przedstawiam, którą im pokazuję. Także tak, żeby mieć jak największe grono odbiorców. Czyli jak powiem, może to podobnie do mnie. Zresztą nadmienię na sam początek jeszcze w ogóle do tego, jak my się poznaliśmy, Ricky. My się poznaliśmy poprzez osobę pana Darka Sędzikowskiego, którego teraz pozdrawiamy, może będzie oglądał w sumie na imprezie takiej zamkniętej, bo to była bodajże impreza tam no, dla górników, w każdym bądź razie taka coroczna, zresztą na której często też graliśmy, zresztą co roku. Tam się poznaliśmy, w sumie wpadłeś na scenę, dałeś mi pendrive'a, tak? Tak, tak. Powiedziałeś, tu mam gotowe. Tak, dostałem zaproszenie, wiedziałem, że będzie tam zespół grający, który od razu obsługuje sprzęt. Tym zespołem okazał się Oasis z Jurkiem na czele i z Klaudią wokalistką, którą pozdrawiam. Wpadłem, Jurkowi przekazałem pendrive. To był Rider. Tak, to był Rider. To był mój Rider. To był Rider, masz USB. Pytanie od Jurka, mikrofon chcesz z kablem, bez? Obojętnie. No, będzie dobrze. Przybiliśmy sobie piątaka i teraz wiedzieliśmy, że będzie dobrze. No i było dobrze, Ricky. Był ogień, zgromadził było super, tak. Gości, fajnie. Tak, dobrze wspomnę na ten występ, bo ludzie się bardzo fajnie bawili. Wyposażenie na światowym poziomie tutaj. No. Ukłon w stronę Oasis. Dobra, dobra. Także impreza była super. Nie, było fajnie, naprawdę, też to miło wspominam. No właśnie, czyli jak dodam i powiem na koniec tej całej naszej rozmowy jako takie podsumowanie, że nie żyjesz z muzyki, może jeszcze, ale żyjesz dla muzyki. Czy to będzie dobre? Jak najbardziej, bo zaczynając z muzyką nawet nie miałem takiej najśmielszej myśli, żeby to zrobić jako główny zawód. Chociaż los się tak do mnie uśmiechnął, że jest to coraz bliższe. Gdzieś w głębi serducha tam leży jednak, nie? W głębi serca, ale no mówię, jest nie zapeszając, jest na dobrej drodze, bo szykuje się naprawdę dużo koncertów. Z koncertami idą kolejne jakieś przedsięwzięcia i to wszystko idzie w kierunku dobrym, żeby z muzyki jednak żyć, ale będzie dobrze, no. Zawodowo. No to Ricky, dzięki ci serdeczne. Na sam koniec... Kurczę, no korzystając z tego czasu antenowego, czy chciałbyś kogoś pozdrowić? Pozdrawiam. Nie. No dobra, korzystając. Ja pozdrawiam wszystkich ludzi, którym muzyka gra w sercu, a takich ludzi jest dużo. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Ludzie kochani, próbujcie to, co wam w duszy gra, to was zaprowadzi daleko. Zobaczycie, tylko w siebie uwierzcie. Moim i waszym gościem był Patryk Ryś, zwany jako Ricky w przebitce kotka jego Rika. Moja skromna osoba Jerzy Strużycki. Z tego miejsca was ogromnie zapraszam. Wbijajcie na social media Rikiego. Linki znajdziecie pod tym filmem. No i udostępniajcie ten odcinek. Niech się wieść o nowej serii odcinków niesie. A jak jesteśmy przy nowej serii odcinków, to na sam koniec organizuję dla was konkurs.
Ricky do mnie napisał, powiem wam... Czy ja mogę wziąć udział w konkursie? Tak. Ricky do mnie... Powiem wam tak, cała krótka historia tego, jak to się zaczęło, jak wpadłem na taki pomysł. Oglądałem kanał Przygody Przedsiębiorców, który też bardzo lubię, subskrybuję, no bo sam też przedsiębiorcą i sercem przedsiębiorcą jestem. I spodobała mi się taka kwestia takich właśnie wywiadów i mocno merytorycznej, wartościowej wiedzy. I taką wartościową wiedzę chciałbym wam tutaj przekazać. Lecz powiem wam, nie będę raczej jeździł po światowych gwiazdach, bo sam nie mam z nimi takich kontaktów, ale chcę wam pokazać ludzi, którzy tak jak ja ciężko pracują na swój sukces. I z tego miejsca konkurs dla was. Proszę was, piszcie w komentarzu propozycję nazw tej serii odcinków, którą chcielibyście, żeby taka nazwa po prostu miała, zaistniała, czy też ta seria odcinków, żeby taką nazwę nosiła. Osobę, którą wybiorę, której nazwę wybiorę, docenię pakietem gadżetów od Akademii Keyboardu. Coś jak Ben Grylls wśród z kamerą wśród zwierząt, tylko jakaś taka fajna muzyczna, o, wśród Rysia nawet pasuje, taka muzyczna nazwa typu kamerą nagrane, a może... No to ja już mam tytuł jeden, jak już tutaj była kotka i mówimy o zwierzętach i o merytoryce, no to kotka Rika i muzyczna merytoryka. Piąteczkę przybijam, dla ciebie na sam koniec mam kilka specjalnych gadżetów, którymi chciałbym, żebyś się... rozkoszował. Dziękuję bardzo. Słuchaj, mam dla ciebie kubeczek z logiem Akademii Keyboardu. Jest to kubeczek, który mam tylko ja, muszę ci powiedzieć, aktualnie mam tylko ja, bo wszyscy na sklepie mogą sobie kupić napędza mnie Akademii Keyboardu, a ty masz typowo duże logo Akademii Keyboardu. W środku jest długopis, sticker gdzieś do naklejenia. No ekstra, super zostaw. Płynnik do czyszczenia twojej klawiatury Arturi. Ja już chciałem płynnik tutaj do kubeczka, to nie do tego. Nie, to na wtorek. I ściereczka do czyszczenia twojej Arturi, żebyś zawsze dbał o swoje instrumenty ode mnie. To dla ciebie w formie tego podziękowania za to, ja że ugościłeś mnie bardzo u siebie. Z przyjemnością. Piąteczkę super, przybijam dziękuję i dziękuję serdecznie. Dziękuję ślicznie. Cześć, piąteczka.